Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielka będzie. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. Nie za lat 50, nie za lat 100, lecz dziś widzę wielką Warszawę. Gdy teraz do was mówię, widzę ją przez okno w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu, rozczerwienioną płomieniami ognia. Wspaniałą, niezniszczalną, wielką, walczącą Warszawę. I choć tam, gdzie miały być wspaniałe sierocińce, gruzy leżą, choć tam, gdzie miały być parki, dziś są barykady gęsto trupami pokryte, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale, nie za lat 50, nie za lat 100, lecz dziś Warszawa, broniąca honoru Polski, jest u szczytu swej wielkości i chwały. Nazwisko jego stało się symbolem, obrosło legendą. W świadomości społecznej jest to dzisiaj człowiek właściwie pozbawiony biografii. Legenda ograniczyła ją bowiem do dwóch heroicznych miesięcy, września i października 1939 roku. Różne były tego przyczyny. Postawy tego człowieka w ciągu owych dwóch miesięcy nie można jednak w pełni zrozumieć i ocenić bez spojrzenia z szerszej perspektywy, bez uwzględnienia choć częściowo jego kontrowersyjnych losów i dokonań z lat wcześniejszych. Warszawa, 2 sierpnia 1934 roku. W ratuszu, siedzibie władz miejskich, odbywa się uroczystość wprowadzenia nowego prezydenta stolicy, Stefana Starzyńskiego. Nowy gospodarz miasta przyjęty zostaje nieprzychylnie. Dwie były tego przyczyny. Wiosną tego roku Rada Ministrów rozwiązała stołeczne władze samorządowe. Pretekstem były sprawy budżetowe. Faktycznie zaś chodziło o odsunięcie opozycji, głównie endecji i PPS, od wpływu na życie polityczne i gospodarcze stolicy. Mianowano prezydenta komisarycznego. Starzyński został więc społeczeństwu Warszawy narzucony przez rząd. Przeciwnicy nowego prezydenta mieli zastrzeżenia ad personam. Dla lewicy Starzyński był człowiekiem, który porzucił wyznawane w młodości ideały radykalno-niepodległościowe. Ideały ukształtowane przez sytuację rodzinną, zmuszającą go do utrzymywania się z korepetycji. Udział z braćmi w strajku szkolnym w roku 1905 w Łowiczu. Działalność w Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej w czasie nauki w Gimnazjum Konopczyńskiego w Warszawie i podczas studiów ekonomicznych na wyższych kursach handlowych Zielińskiego. Wreszcie doświadczenia więzienne. Trzykrotnie bowiem aresztowany był za kolportaż nielegalnej prasy socjalistycznej. Jeszcze przed przewrotem majowym deklarował chęć wstąpienia do PPS. Po przewrocie jednak jego drogi z tą partią rozeszły się. Dla prawicy kół związanych z Lewiatanem, grup konserwatywno-sanacyjnych, endecji, Starzyński jest niebezpiecznym reformatorem. W dziedzinie polityki gospodarczej domaga się bowiem zwiększenia udziału państwa w życiu ekonomicznym, proponuje wprowadzenie elementów planowania gospodarczego. W przekonaniu tych kół propagowana przez Starzyńskiego nowa polityka ekonomiczna zagrażała ich interesom. Dla endecji PPS był nowy prezydent reprezentantem panującego reżimu. Działał w Związku Strzeleckim i Polskiej Organizacji Wojskowej. Walczył w 1. Brygadzie Zadanie postawione przed nowym prezydentem przez jego mocodawców miało charakter politycznie jednoznaczny. Zdobycie społeczeństwa stolicy dla polityki rządów pomajowych.
Liczono, że Starzyński zadanie to wykona. Był wszak fachowcem o dobrym przygotowaniu ekonomicznym, praktycznym i teoretycznym. Był też doskonałym organizatorem. Dał tego dowód w swej dotychczasowej pracy na szeregu stanowiskach, m.in. wiceministra skarbu oraz generalnego komisarza pożyczki narodowej. Wszyscy zdawali sobie natomiast sprawę, że nowy prezydent jest wybitną indywidualnością, człowiekiem bezkompromisowym, człowiekiem zasad, w obronie których potrafi ryzykować swą dalszą karierę. Obejmował więc Stefan Starzyński wysoki urząd w niezwykle trudnej sytuacji politycznej i osobistej. Miał wtedy 41 lat. Obejmował stanowisko prezydenta w mieście, w którym 35% nieruchomości było bez wody. 65% nie posiadało urządzeń kanalizacyjnych. Mieście z 65 tysiącami bezrobotnych i wielotysięczną rzeszą bezdomnych. Klub radnych PPS tak oceniał wtedy pracę poprzednich władz komunalnych. Działalność miasta nie liczy się zupełnie z istotnymi potrzebami ludności. Opieka społeczna, oświata pozaszkolna, opieka nad młodzieżą, szpitalnictwo pozostawione są w zaniedbaniu. Na przedmieściach brak bruków, światła, kanalizacji, panuje brud i nędza. Bezrobotni nie mają należytej opieki. Bezdomność jest wstydem i hańbą Warszawy. Kilka dni po objęciu stanowiska Starzyński występuje z czteropunktowym programem nowych władz miejskich. Postuluje ustabilizowanie budżetu, ożywienie ruchu inwestycyjno-budowlanego, podniesienie stanu estetycznego miasta. Zapowiada też walkę z biurokratyzmem, przerostami kadrowymi i protekcjonizmem. Program ten rozszerzony został w latach następnych. W 1936 roku Starzyński wystąpił z krytyką dotychczasowej polityki rozbudowy stolicy, proponując m.in. zurbanizowanie przedmieść i zbliżenie miasta do Wisły. Później zaś, z jego inicjatywy, powołana została Pracownia Planu Regionalnego, która podjęła całościowo problem dalszego rozwoju stolicy. Program europeizacji Warszawy, doceniany przez lewicę, był wyrazem dojrzałych, obiektywnych potrzeb społecznych. Jego pełna realizacja nie była jednak możliwa bez nowych rozwiązań ustrojowych, o które walczyły partie lewicowe. Starzyński był zaś reformatorem w ramach istniejącego systemu gospodarczo-politycznego. Sumujemy tu dorobek władz miejskich za okres 1934-39. Pozwolić sobie możemy jedynie na przykładowe wyliczenie. Zajmuje się więc Starzyński przede wszystkim finansami. Zdobywa dla miasta kredyty. Przeprowadza rewizje niekorzystnych dla stolicy umów dzierżawnych. Wytacza m.in. proces francuskiej spółce akcyjnej, która dzierżawiąc elektrownię, pobierała wysokie opłaty za prąd. Proces wygrywa. Elektrownie przejmują władze komunalne. Intensyfikuje działalność przedsiębiorstw miejskich. Środki na inwestycje miejskie zdobywa Starzyński również drogą obniżki płac robotników i pracowników komunalnych. Wywołuje to zrozumiałą reakcję komunistów i socjalistów. Organizują szereg strajków i demonstracji. Domagają się modernizacji Warszawy, głównie przedmieść, jednak nie kosztem świata pracy, lecz kosztem zwiększonego opodatkowania warstw posiadających. Ten postulat lewicy Starzyński odrzucał. Prowadził on bowiem do zmiany panującego systemu. Endecji naraził się prezydent w tym okresie swą polityką kadrową. Walka z nadużyciami, protekcjonizmem i niedołęstwem, oczyszczenie aparatu z brudu, jak sam to określał, dotknęła głównie ludzi związanych z tą partią.
Realizację programu inwestycyjnego nowe władze miejskie rozpoczęły od spraw komunikacji. Unowocześniono arterie wylotowe. Przebudowano szereg ulic. Rozpoczęto między innymi budowę przyszłej trasy NS. Żoliborz połączono ze Śródmieściem przez ulicę Bonifraterską. Powstała piękna arteria nadbrzeżna na Wybrzeżu Gdańskim i Gdyńskim z zaczątkiem bulwaru nadwiślańskiego. Przystąpiono do zmodernizowania nawierzchni ulic stolicy. Nastąpiła poprawa w komunikacji miejskiej. Rozbudowano sieć tramwajową i autobusową. Zakupiono nowy tabor. Rozpoczęto elektryfikację węzła warszawskiego. W ramach urbanizacji Przedmieść rozbudowano sieć gazową, energetyczną, kanalizacyjną, wodociągową. Organizowano akcje dekoracji ulic kwiatami, konkursy czystości, posesji, najpiękniejszego ukwiecania domów. Podjęto rozbudowę parków i terenów zielonych. Powstał m.in. Park Sowińskiego na Woli. Na Forcie Legionów. Park na Dolnym Żoliborzu. Skarpa na Dynasach. W omawianym pięcioleciu na Grochowie, Saskiej Kępie, Mokotowie, Rakowcu, Kole i Żoliborzu rozwinął się prywatny ruch budowlany. Polityka Starzyńskiego w tym zakresie, preferowanie rozwoju takiego budownictwa, była przedmiotem ataków KPP i PPS. Poprawa warunków mieszkaniowych w małym bowiem stopniu dotyczyła proletariatu stolicy. Przybyły nowe szkoły. Nie zmieniło to jednak elitarnego charakteru szkolnictwa średniego i wyższego. Zakończono latami wlokącą się budowę Muzeum Narodowego. Nową siedzibę uzyskało Muzeum Historyczne Warszawy. Dużym wydarzeniem dla społeczeństwa stolicy w 1938 roku było odsłonięcie fragmentów staromiejskich murów obronnych. Odrestaurowano Pałac Blanka, Paca, Arsenał i Zamek Królewski. Stosunkowo skromny był dorobek magistratu w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej. Nie zlikwidowano bezrobocia i bezdomności. Główne bolączki miasta nie zostały więc usunięte. Gro korzyści z inwestycji miejskich czerpali organizatorzy prywatnego ruchu budowlanego. Prezydent nie mógł zrealizować swych planów, używając środków, na które pozwalały mu warunki ustrojowe i własna postawa polityczna. Był to, obiektywnie rzecz biorąc, dramat Stefana Starzyńskiego. Mówiąc o jego osiągnięciach, mamy tu wielokrotnie na myśli nie tylko samego prezydenta, ale kilkudziesięciotysięczną rzeszę pracowników komunalnych realizujących plany rozbudowy Warszawy. Był bowiem Starzyński doskonałym animatorem energii społeczeństwa stolicy. Interesującą charakterystykę prezydenta daje w swych wspomnieniach jeden z jego współpracowników, Jan Hoppe. Przeciwstawia go ówczesnemu komisarzowi rządu na Warszawę, Włodzimierzowi Jaroszewiczowi. Stanowili dwa kontrastowo różne typy. Starzyński człowiek pracy, niemal młodzieńczy entuzjasta, samorządowiec, organicznik.
Komisarz, człowiek zabawy, cynik i niepoważny lekkoduch. U pierwszego wszystko się paliło i wymagało natychmiastowej decyzji. U drugiego na wszystko był czas. Prezydent pracował na ratuszu do późnej nocy. Komisarza rządu wieczorem należało szukać w oazie albo na brydżu u któregoś z dostojników. Różnice w postawach tych dwóch rządzących stolicą ludzi miały się wkrótce jeszcze ostrzej zarysować. Starzyński nie miał prawie życia osobistego, rodzinnego. Głęboko przeżył nieudane małżeństwo z Marią Młotkowską, działaczką kobiecego ruchu postępowo-niepodległościowego, która po roku go porzuciła. Drugie małżeństwo z Pauliną Chrzanowską było małżeństwem szczęśliwym. Nie posiadając własnych dzieci, żywo interesował się wychowaniem bratanków. Miał kilka pasji. Turystykę, żeglarstwo, kolekcjonowanie dzieł sztuki. Największą jego pasją była jednak wizja Nowej Warszawy. To nie był człowiek, a jakaś maszyna pracy, pisał o Starzyńskim Melchior Wańkowicz. Starzyński jako prezes Związku Miast Polskich, został nim jesienią 1934 roku, wykazywał pewną niezależność wobec kół rządowych. Na łamach prasy i forum Senatu przeciwstawiał się nakładaniu na samorząd nowych obowiązków przy jednoczesnym ograniczaniu źródeł jego dochodów. W 1938 roku prezydent komisaryczny opowiada się za wyborami samorządowymi. Ciąży mu świadomość, że został społeczeństwu stolicy narzucony. W rozmowach z przyjaciółmi, a wiemy to z wiarygodnych relacji wybitnego statystyka, socjalisty Tadeusza Szturm-de-Sztrema, podkreśla, że chciałby być prawdziwym prezydentem Warszawy, a nie nominantem. Z drugiej jednak strony podziela obawy kół rządzących, że wybory zbyt szybko przeprowadzone mogłyby im przynieść klęskę. W 1937 roku angażuje się Starzyński w polityczną działalność obozu Zjednoczenia Narodowego, zmierzającego do wyeliminowania lewicy z życia politycznego. Obejmuje eksponowane stanowisko szefa tzw. sektora miejskiego. Dla przyjaciół prezydenta, a miał ich również w środowiskach lewicowych, decyzja ta trudna była do zrozumienia. Zapytywany przez nich odpowiadał, że bojkotowanie ozonowych akcji pozbawiłoby go możliwości twórczego działania dla dobra Warszawy. Starzyński szybko zrezygnował z eksponowanych funkcji w obozie Zjednoczenia Narodowego. Nie odpowiadały mu bowiem totalistyczne dążenia twórców ozonu. Łączył pewne nadzieje z bardziej liberalnym skrzydłem sanacji, grupą zamkową. Działalność polityczna Starzyńskiego wywołała ostry atak opozycji. Zbliżały się wybory do Senatu, Sejmu i Rady Miejskiej. Prologiem do kampanii wyborczej była seria artykułów w endeckim ABC oraz broszura działacza Stronnictwa Narodowego Kazimierza Kowalskiego pod tytułem Kręte drogi gospodarki pana Starzyńskiego i broszura znanego działacza konserwatywnego, germanofila, Władysława Studnickiego, zatytułowana Mianowany, niepowołany administrator pan Stefan Starzyński. Postawiono w nich prezydentowi szereg zarzutów, m.in. o apodyktyczność, pogoń za popularnością, uprawianie kosztownej autoreklamy, tolerowanie przerostów biurokratycznych, politykę budżetową, personalną. Szczególnie napastliwy charakter miał atak Studnickiego, który oskarżył Starzyńskiego o to, że ciągnął osobiste korzyści materialne z zajmowanego stanowiska. W końcu 1937 roku sensacją był wytoczony Studnickiemu przez prezydenta Warszawy proces o zniesławienie. Sąd uznał Studnickiego winnym zniesławienia i skazał go na 3 miesiące aresztu i 500 zł grzywny. W kampanii wyborczej lewica atakowała nie tyle personalnie Starzyńskiego, ile system rządów komisarycznych. W jednym z artykułów Adam Pruchnik pisał:
uderzamy w zasadę rządów komisarycznych, a nie osobiście w tego czy innego wyznawcę tych rządów. W stosunku do pana Starzyńskiego nie odmawialiśmy mu nigdy zasług, nie zamykaliśmy oczu na jego osiągnięcia, ale jednocześnie nie wolno nam przemilczać braków i zaniedbań w tych dziedzinach, które interesują przede wszystkim masy pracujące, jak opieka społeczna, budownictwo mieszkaniowe, traktowanie przedmieść robotniczych itd. Warszawa, pisał robotnik w listopadzie roku 38, nie może być podzielona na Warszawę w kwiatach w Śródmieściu i Warszawę w błocie i ciemnościach w dzielnicach robotniczych. Stolica Polski nie może posiadać głodnych, bezrobotnych i bezdomnych. Wybory w grudniu 1938 roku do Rady Miejskiej wygrywa blok ozonowski. Był to jednak nie tyle sukces Ozonu, co sukces osobisty Stefana Starzyńskiego, jego 4-letniej działalności gospodarczej oraz programu rozwoju Warszawy, którego realizacja w tym okresie budzi już pewien szacunek także u przeciwników prezydenta. Starzyński chce być w końcu prezydentem Warszawy z wyboru. Ozon nie posiada jednak w Radzie Miejskiej większości. Starzyński na własną rękę podejmuje rozmowy z przedstawicielem najsilniejszej frakcji opozycyjnej, klubu radnych PPS. Szukają kompromisu. Rozmowy te zmuszony jest jednak przerwać na żądanie swych przełożonych. Nie chcą oni bowiem zrezygnować z monopolu władzy w stolicy. Wczesną wiosną 1939 roku w stolicy podjęte zostają przygotowania na wypadek wojny. W marcu warszawiacy przeżywają próbną walkę powietrzną nad stolicą. W kwietniu rozpisana zostaje subskrypcja pożyczki obrony przeciwlotniczej. Rozpoczęto intensywne szkolenie i budowę schronów. Komendantem obrony przeciwlotniczej mianowany zostaje jeden z najbliższych współpracowników prezydenta, jego zastępca Julian Kulski. Starzyński przeżywa w tym czasie boleśnie śmierć żony. Całe dnie pracuje na ratuszu. Organizuje miejskie zakłady aprowizacyjne, które przystępują do gromadzenia rezerw. Powołuje szefostwa techniczne. Opracowany zostaje plan uzupełnienia kadr komunalnych na wypadek mobilizacji, zabezpieczenia zbiorów Muzeum Narodowego, przygotowania do nowych zadań służby zdrowia, straży pożarnej. 27 lipca Stefan Starzyński sporządza testament. Własne zbiory sztuki zapisuje Muzeum Narodowemu. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłosy polskiego radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc faktycznie agresję. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. Pierwsze dni września w ciężko bombardowanej stolicy są dla jej prezydenta wielką podwójną próbą. Jako obywatela i jako działacza politycznego. Starzyński, obywatel, staje na posterunku. Wzywa ludność Warszawy do intensywnego kopania rowów przeciwlotniczych. Udaje się na miejsce pierwszych bombardowań. Organizuje brygady robocze dla wsparcia OPL przy wydobywaniu osób zasypanych. Poleca przygotowanie punktów etapowych dla uchodźców. Powołuje Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej. Starzyński, działacz polityczny, przeżywa wstrząs. Oto ludzie, z którymi czuł się przez tyle lat ideowo związany, tracą głowy. Wykazują całkowitą indolencję, brak poczucia odpowiedzialności, a w piątym dniu walki porzucają stolicę. Musimy liczyć tylko na siebie, mówi swoim współpracownikom. 4 września zmobilizowany major rezerwy Stefan Starzyński melduje dowódcy korpusu. Rozkazu mobilizacji nie wykonam, ponieważ nie mogę opuścić swego posterunku w zarządzie miejskim.
5 września premier Sławoj Składkowski zarządza ewakuację władz miejskich. Starzyński odmawia. Komisarz rządu Włodzimierz Jaroszewicz domaga się wykonania tego polecenia. Starzyński oświadcza mu. Powiedz Wołodzia swemu premierowi, że jeśli nie troszczył się o los mój i los miasta w chwili, gdy je opuszczał, niech teraz troskę o to mnie pozostawi. Powiedz mu też, że ja dezerterem nie będę. 6 września w stolicy pozbawionej administracji publicznej Starzyński dokonuje swoistego zamachu stanu. Nie mając żadnych formalnych uprawnień, decyduje się przejąć pełnię władzy cywilnej. Dwa są tylko centra decyzji cywilnej w Warszawie w dniach 5 i 6 września. Ratusz na Placu Teatralnym ze Starzyńskim, redakcja Robotnika na Wareckiej 7 z Mieczysławem Niedziałkowskim, przygotowującym z grupą współtowarzyszy powołanie ochotniczych oddziałów robotniczych. Jedno jest zadanie w dniach 6 i 7 września. Opanowanie paniki i chaosu wywołanego ewakuacją rządu. Opanowanie psychozy ucieczki, spowodowanej słynnym przemówieniem radiowym pułkownika Umiastowskiego, który polecił wszystkim mężczyznom zdolnym do noszenia broni natychmiast opuścić Warszawę i udać się na wschód, gdzie miano organizować nową linię obrony. W mieście opuszczonym przez niemal całą policję Starzyński powołuje do życia Straż Obywatelską. Komendantem głównym mianuje znanego działacza gospodarczego Janusza Regulskiego. Starzyński i Regulski apelują do jej członków. Należy przeciwdziałać nieuzasadnionej panice ewakuacyjnej, uspokajać ludność i brać ją w opiekę. Wszyscy obywatele muszą być opanowani jak żołnierze. Działać trzeba spokojnie i rozumnie, tłumiąc w zarodku panikę. 8 września zamach stanu Starzyńskiego zostaje zalegalizowany. Generał Czuma, dowódca obrony stolicy, rozkazem z dnia dzisiejszego mianował mnie komisarzem cywilnym przy dowództwie obrony stolicy. Celem mej pracy jest zapewnić wojsku zaspokojenie wszelkich jego potrzeb i zabezpieczyć normalne funkcjonowanie codziennego życia ludności. Wzywam wszystkich obywateli, by stanęli z powrotem na swoich posterunkach. Warszawa będzie broniona! Funkcję prezydenta miasta przejmuje zastępca Starzyńskiego Jan Pochowski. Zadanie numer 1. Opanowanie chaosu i paniki zostało na czas wykonane. Wróg stał u bram Warszawy i kłamliwie ogłaszał, że już ją zdobył. Zadanie następne. Skonsolidować wojskową i cywilną obronę stolicy, ująć żywiołowy patriotyzm społeczeństwa w formy zorganizowane. Wykorzystać szansę, jaką stwarza bitwa nad Bzurą, odciągająca Niemców od stolicy. Z inicjatywy PPS powstają robotnicze bataliony obrony Warszawy, przekształcone później w robotniczą brygadę. Wstępują do niej prosto z więzień komuniści. Brygadą dowodzi kapitan Marian Koenig. Komisarz cywilny powołuje ochotnicze bataliony obrony Warszawy. Bezskutecznie domaga się w tym okresie od dowództwa Armii Warszawa działań zaczepnych, wyjścia z pomocą wojskom generałów Kutrzeby i Bortnowskiego. Po niepowodzeniach bitwy nad Bzurą 15 września zamyka się pierścień niemiecki wokół Warszawy od strony wschodniej. 21 września od strony zachodniej. Potęgują się ataki artyleryjskie i lotnicze. Kierowany przez komisarza aparat obrony cywilnej rozwija rozpaczliwą walkę o dostarczenie walczącemu miastu żywności, wody, elektryczności. Niesie pomoc pogorzelcom, rannym, gasi pożary, ratuje zabytki kultury. Czy kierując tym wszystkim Stefan Starzyński myślał wtedy o ratowaniu moralnego oblicza ludzi odpowiedzialnych za zgotowanie takiego losu ojczyźnie i narodowi? Czy proponując, by w skład Komitetu Obywatelskiego weszli przedstawiciele głównych, działających legalnie partii politycznych, a więc również przeciwnicy Starzyńskiego, myślał tylko o asekuracji? Czy przełamywał dawne uprzedzenia ideowe? Kontynuuje swe historyczne przemówienia radiowe. W ostatnim mówi: znowu Niemcy wystrzelili na Warszawę dziesiątki tysięcy pocisków. Zrzucili tysiące bomb burzących i zapalających. Setki domów w ruinie. Płoną kościoły i zabytkowe pałace. Giną bezcenne dzieła sztuki. Stokroć gorsze straty ponosimy w ludziach. Giną kobiety i dzieci. Giną uczeni, lekarze i artyści.
szpitale zapełnione rannymi. Nie nadążamy grzebać naszych poległych na cmentarzach. Cmentarze są wszędzie. W ogrodach, na dziedzińcach ulicznych, na każdym skrawku ziemi wyrastają nowe krzyże. Brak nam trumien. Poległych i zmarłych krzebiemy wprost w ziemi. A ile bezimiennych, zbiorowych grobów przybywa codziennie pod gruzami domów zwalonych bombami. Brak nam lekarstw i środków opatrunkowych. Brak w wielu miejscach wody, światła i gazu. A jednak bronimy się. Nie traci ducha żołnierz na barykadach, nie tracą ducha mieszkańcy. Bez przerwy, bez odpoczynku pracują dzień i noc robotnicy wodociągów, elektrowni, gazowni i telefonów, uruchamiając i reperując zniszczone przewody. Osamotniona stolica Polski, Warszawa, daje bohaterski odpór wszelkim atakom wroga na lądzie i w powietrzu. Ale wy, co robicie wy, nasi sprzymierzeńcy, którzy przyrzekaliście nam pomoc, którzy przyrzekaliście stać przy nas w doli i niedoli? Już po raz drugi zapytuję. Co robicie, żeby wypełnić zobowiązanie? Zapytują zabici i umierający. Zapytują o to kobiety i dzieci umęczonej Polski, umęczonej Warszawy. Czekam na waszą odpowiedź. Czekamy na wasze czyny. A wy, zbrodniarze spod znaku splugawionego krzyża, pamiętajcie, że jest sprawiedliwość dziejowa, która zapłaci za naszą mękę, za nasze łzy, za naszą krew, za nasze krzywdy. Pamiętajcie. Mówi dowódca Armii Warszawa, generał Juliusz Rummel. Wczesnym rankiem zbiera się delegacja, która ma towarzyszyć generałowi Kutzebie w drugiej podróży do Niemców. Wchodzi do niej kilka oficerów sztabu i bohaterski prezydent Starzyński. Bez słowa uścisnęły mu dłoń. Obydwu nam zakręciły się łzy w oczach. Ostatnie nasze spotkanie było 29, kiedy wylądował na polu mokotowskim samolot przysłany do mojej dyspozycji. Zaproponowałem mu wykorzystać tą sposobność, ponieważ jako cywilna osoba nie podpadał ochronie konwencji genewskiej. Nie, panie generale, tak jak pan, idąc do niewoli, dzieli twardy los swoich żołnierzy, tak i ja pozostanę wśród swoich. Miał trzy możliwości. Wyjechać za granicę, ukryć się i po zasymulowanym samobójstwie przejść do podziemia, być nadal prezydentem. Pozostaje na ratuszu. Rozpoczyna następne 27 dni walki o unormowanie życia w zdruzgotanej, okupowanej już stolicy, walki o zaopatrzenie miasta w żywność, zlikwidowanie spekulacji, rozwiązanie problemu uchodźców, ratowanie ludzi zagrożonych, nienarażanie życia zakładników, uruchomienie elektrowni, gazowni, wodociągów, tramwajów, szkół, stworzenie struktury podziemnej administracji. Działa w warunkach stopniowego ograniczania kompetencji, szykan narastającego zagrożenia osobistego. 27 października 1939 roku w ratuszu dwóch oficerów Gestapo aresztuje prezydenta. Więzienie na Daniłowiczowskiej, osławiony centralnie. Później Pawiak. Irena Wierszyło, podkomisarz służby więziennej, proponuje ucieczkę. Czas uciekać, panie prezydencie. Wszystko gotowe. Każda chwila opóźnienia może być zgubą. Zostanę. Za wielu spośród was zapłaciłoby za mnie życiem. Wytrwam do końca.
Wigilię Bożego Narodzenia 1939 roku rodzinie więźnia Stefana Starzyńskiego zwrócono przeznaczoną dla niego paczkę żywnościową. Los dalszy prezydenta jest nam nieznany. Mogiła walii zasłużonych na warszawskich powązkach nie kryje jego prochów. Nie wiemy, gdzie i kiedy zginął, gdzie spoczywa. Z kilku obrosłych legendą wersji, Natolin, Palmiry, Dora, Francja, Dachau, ta ostatnia wydaje się najprawdopodobniejsza. W grypsie stamtąd przesłanym pisał: myślę o Warszawie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Jeśli ów gryps jest może legendą, to legendą nie jest przekonanie, że z taką właśnie myślą umierał.